Niedostępne szuwary, bagna i mokradła. Krajobraz porównywalny jedynie z Amazonią. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie możecie przekonać się, czy bagna wciągają, oraz poczuć się jak mityczny Tezeusz, poruszając się wśród wodnego labiryntu. Usłyszycie także niesamowitą opowieść o polskich Termopilach, rozsławionych przez szwedzki zespół metalowy. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Rozlewiska Narwi to unikat na skalę światową porównywalny jedynie z Amazonią. Podstawą tego ekosystemu są rozgałęzione cieki wodne. Na pewnych odcinkach wody rzeki płyną w kilku korytach wzajemnie się przecinających. Najefektowniej widać to po wiosennych roztopach, gdy woda nie tylko wypełnia swoje koryta, ale i przestrzeń pomiędzy nimi, tworząc ogromne rozlewiska, które stają się ostoją ptaków wodnobłotnych, niespotykanej nigdzie indziej ilości zwierzyny i roślinności bagiennej. Kurowo to mała miejscowość, w której w zabytkowym XIX-wiecznym dworku otoczonym parkiem znajduje się siedziba dyrekcji Narwieńskiego Parku Narodowego. Nieopodal wytyczono ścieżkę przyrodniczą o nazwie Kładka wśród bagien, która przedstawia najważniejsze zbiorowiska roślinne parku. Ma około kilometra długości, z czego 600 metrów prowadzi kładką z dwoma tarasami widokowymi. Przy siedzibie parku znajduje się ścieżka edukacyjna Park Przydworski w Kurowie. Została ona stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży i pozwala zapoznać się z różnorodnymi gatunkami roślin i ptaków. Trasa opatrzona została tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi. Kładka wśród bagien zaczyna się koło przystani, gdzie można wypożyczyć kajaki i odbyć niezwykły spływ po najciekawszych miejscach. Na trasie pieszej wybudowano dwa tarasy widokowe i ustawiono 13 tablic edukacyjnych. Kładka jest wygodna i nie wymaga od zwiedzających szczególnego wysiłku. Czy te bagna wciągają? Cóż, odpowiedź jest jedna, choć niejednoznaczna. Zdecydowanie tak, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Najprzyjemniej odwiedzić to miejsce w słoneczne, wiosenne lub letnie dni, kiedy przyroda ożywia się i słychać wokół jej odgłosy. Nie spotkamy tu zbyt wielu turystów, co pozwoli w ciszy delektować się i odkrywać bogatą nadnarwiańską przyrodę. Fani nietypowego zwiedzania
powinni wybrać się również na ścieżkę przyrodniczą Waniewo-Śliwno, biegnącą w poprzek Doliny Narwi, która obrazuje większość ekosystemów parku. Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umocowanych na linach. Nam niestety ze względu na niski poziom wody nie udało się obejrzeć jej w całości. Budowę umocnień obronnych na odcinku Narwi i Biebrzy rozpoczęto wiosną 1939 roku. W chwili wybuchu wojny budowy nie ukończono. W schronach nie było wentylacji, wielu z nich nie zamaskowano, a w niektórych nie zamontowano kopuł pancernych. W sierpniu 1939 roku do obsadzenia schronów została wyznaczona 3. Kompania Ciężkich Karabinów Maszynowych z Korpusu Ochrony Pogranicza, którą dowodził młody oficer, kapitan Władysław Raginis. We wrześniu 1939 roku nieliczne siły Wojska Polskiego stawiały opór przeważającym wojskom Wehrmachtu. Na 720 polskich żołnierzy nacierało ponad 40 tysięcy Niemców. I choć obrona Wizny nazwana została polskimi Termopilami, jest wciąż mało znanym epizodem z kampanii wrześniowej. I zapewne tak by pozostało, gdyby nie szwedzka grupa metalowa Sabaton. Muzycy, urzeczeni odwagą polskich żołnierzy, nagrali utwór 40:1, czym rozsławili bohaterstwo obrońców Wizny. Pierwsze pododdziały niemieckie zjawiły się pod Wizną 7 września. Różne źródła podają, że siły niemieckie liczyły od 32 do 42 tysięcy żołnierzy i od 160 do 350 czołgów. Do tego dochodziła silna artyleria i lotnictwo. A siły polskie? No cóż, to zaledwie 720 żołnierzy, 6 dział, 24 ciężkie karabiny maszynowe i 18 ręcznych karabinów. Przez 3 dni Niemcy pod dowództwem generała Guderiana forsowali polskie umocnienia, coraz bardziej wdzierając się w ich głąb. Opór Polaków został złamany rankiem 10 września. Około godziny 10 do okrążonego przez czołgi schronu podszedł niemiecki parlamentariusz. Przekazał kapitanowi Raginisowi ultimatum, że jeśli ten nie podda schronu, wszyscy jeńcy zostaną rozstrzelani. Po godzinie kapitan rozkazał żołnierzom opuścić schron, a sam rozerwał się granatem. Do dziś na szczycie wzgórza zachowały się ruiny umocnień, z których obroną kierował kapitan Władysław Raginis. Grodzisko Okop znajduje się na niewielkim cyplu w pobliżu ujścia Biebrzy do Narwi. Obecnie to świetny punkt widokowy, a dawniej grodzisko obronne. Kontrolowało ono ujście Biebrzy do Narwi, ponieważ ta pierwsza była drogą wodną z północy na południe, którą często płynęły łodzie wojowniczych Jaćwingów i Litwinów. Grodzisko istniało we wczesnym średniowieczu
od XII do XIV wieku. Górny pierścień, na którym stały zabudowania i umocnienia, był nieduży, o długości zaledwie 45 metrów. W centrum znajduje się wzniesienie, więc prawdopodobnie w przeszłości stała tam wieża strażnicza. Na Majdanie nawet teraz zauważyć można kamienie polne, prawdopodobnie stanowiące dawniej umocnienia grodziska. Dziś okolice grodziska Okop są przede wszystkim wspaniałym punktem widokowym na miejsce zbiegu dwóch najważniejszych rzek północnego Podlasia oraz rajem dla wszelkiej maści wędkarzy. Okolice rzeki Narwi, nazywane Polską Amazonią, to jedna z ostatnich w Europie naturalnie zalewanych dolin rzecznych, przesiąknięta nie tylko wodą, ale także bohaterską krwią polskich żołnierzy. To królestwo łosia, sarny i dzika oraz ostoja lęgowa ptaków. To też jedno z najbardziej niedostępnych i najsłabiej zagospodarowanych turystycznie miejsc w Polsce. I dlatego warto tu przyjechać.